Przechodzimy teraz, to jest drugi numer, ostatni 280. Przechodzimy do punktu 6 porządku. Teraz? Jeszcze możemy przejść. Przechodzimy do punktu porządku obrad 6. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2014. Druk numer oczywiście 281A, uchwała to po pracy. Opinie się pozytywnie w projekcie. W punkcie pierwszym uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku, załącznik numer 1. W punkcie drugim zarządzenia prezydenta miasta Krakowa w sprawie trybu uzgodnienia zmian w rozkładzie godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, załącznik numer 2. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uzasadnienie z pewnością wydania opinii przez przedsiębiorstwa Ryzyka Ochrony Zdrowia Rządu Miasta Krakowa o przybliżenie tego projektu uchwały. Ale tu nic dodać. Nic nie można więcej powiedzieć, poza tym, że wpłynęły uchwały Rady Miasta i zarządzenie prezydenta w tej sprawie. Dobrze, dziękuję. Opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam w takim razie dyskusję. I obrady nad tym punktem. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pan przewodniczący nie głosuje. Znaczy Łukasza, przepraszam. Zobaczymy pana Artura. Dziękuję. Przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.